Przesuńcie się! Dobra, dajcie się. Co się dzieje? Robię się w tym! Co on takiego robi? Co on takiego robi? Przestańcie, stoi? Weźcie, nie, weźcie ich na bok, spokojnie. Niech panowie skorzystają z 58 artykułu tak. I podziękujemy, tak? No, do widzenia. Dobrze, dziękuję. Nie ma, idziecie. Bo to my już uznajemy jako społeczeństwo jest za zakończone. Punkt czwarty konstytucji. Władza zwierzchnia należy do narodu. Czego kurwa nie rozumiesz? No. Czego nie rozumiesz? Konstytucji nie rozumiesz? Idźcie. Nie czytałeś? Nie znasz? Na co przysięgałeś? Gdzie mieszkasz? Jak się nazywają twoje dzieci? Co? Nie życzę sobie filmowania. Panowie, też macie rodziny, macie kurde dzieci. No ale to co z tego? Zawalczmy razem o lepsze jutro. Po co to się tak? Idźcie się. Już też to przecież. Że was też bieda czeka ten egzemplarz do domu. To ty nie to do mordu. Do Polsatu albo do TVN-u. Wy sobie przebadajcie dzieci na glifosat. Zobaczycie, co się dzieje w tym kraju. Jak jesteście truci. Łazicie do tych pasiek, kupujecie to gówno w tych sklepach. Biedronki do Lidla. Biedronki, Lidle, Kauflandy. Proszę bardzo sobie zobaczyć badania glifosatu w Polsce. Proszę sobie zobaczyć ukryty raport NIK-u. Jak was przed wami ukryli. Wasz prezydent, wasz premier, wasz sanepid. Wasz kurwa Matrix cały. Proszę sobie to posprawdzać. Bo to już wszystko wyszło, jak oszukali was i nas też. Brawo. Weź się wasz kanał, świadomy Bydgoszcz. To jest kanał, nazwa kanału, tak? Biorę. Fajnie mówię. Dobrze. Za co jest? Proszę bardzo. Może pan je sobie wydrukować na drukarce. Gdzie jest ten numer? Który? Ten? Może pan zapisać wszystko, co panu jest potrzebne. Pan, mam nadzieję, nagrywa moje legitymacje. Nie, nie, nie. No to ja panu swoje. Nie, proszę, to jest pan. Proszę, pan nie ma. Bum! To po co przyszedł w tłum, gdzie go nikt nie prosił? No ten policjant rzekł. Przepraszam, no po co jakiegoś dowódcę? Po co on tutaj przyszedł? Czy państwo macie jakiegoś dowódcę, czy znowu się tutaj błąkacie bez państwo? Bo ostatnio dowódca się was wyparł. Od pani z wózkiem jesteście zagrożeni. Sądzie się wyparł, że wy działacie na sprawie. Ale to pan mówi, że się jesteście zagrożeni. Szwędzacie się bez państwa. Tak? Poskarżyli się panu, przylecieli, pociągnęli za ten, za sukienkę. Słuchaj, najlepsze było, policja strajkowała, a my zapierdali. On się czuje zagrożony, zagrożeni się czuło, bo przyszli, no obecni ich ludzie z maczetami. Wystarczy sobie stąd pójść i już nie będą się czuć. No właśnie. Po prostu nikt was nie chce. Panowie, po co tu przyszliście? Idźcie tu dziesiątego. Prowokujecie, przychodzicie. Idźcie. Badajcie dzieci na glifosat. Zobaczycie, w jakim państwie żyjecie. Powinniście rzucić te pan. No co? No słucham, powiedziałem. Słyszał pan. To jest zwaru powiedziałem? Nie. My tu jesteśmy u siebie. To jest Polska! Tak jest. A nie prywata. Dokładnie. Jesteście zarejestrowani w Stanach Zjednoczonych. Pod numerem DUNS. Jesteście zwykłą firmą. Firmą! Tyle. Jako pracownicy firmy nie macie praw do tego społeczeństwa. Żaden z was. Żaden. Kamer użycie, umiecie używać ich pistoletów, nie? Tu kawał chłopa. Widzisz coś?
oprócz ubierania szybko butów? Żenada. Śmiało. Z dzieciakami, całymi rodzinami, żeby się musieli bać.